dzisiaj tutaj zgromadzeni, szanowny profesor, a przede wszystkim wy, szanowne dwudziestolatki i dwudziestolatkowie na czele z panią dyrygent. Ja bardzo serdecznie dziękuję za to zaproszenie. Pozwólcie, że zacznę może słowami Goethego, gdzie słyszę śpiew, tam wstąp. Tam dobrzy ludzie przebywają, bo ludzie źli, ach, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają. Piękny śpiew, bel canto. Ileż tego śpiewu stąd upłynęło od was. Ile osób, widzów mogło się tym pięknem nasycić. I ja również z wielkim szacunkiem, z należną atencją dziękuję bardzo za to wszystko, co tutaj czynicie. Jak gdyby mam ten mandat szczególny do podziękowania, bo około 12 lat byłem starostą Suskim, kiedy właśnie wy tutaj zrobiliście początek i śpiewaliście i byliście ambasadorami nie tylko tego miasta, nie tylko tej gminy, ale i naszego całego powiatu. I tak czyńcie dalej. Śpiewajcie. Ten piękny śpiew niech rozbrzmiewa. Niech ubogaca całe zastępy ludzi, którzy was będą słuchali. Bo jak pisze Norwid, piękno jest po to, by zachwycało do pracy, praca, aby się zmartwychwstało. A więc od was, przez was, możemy pójść aż do zmartwychwstania poprzez ten śpiew, poprzez tą inspirację do pięknego życia, do piękna. Bo dziś tyle tej brzydoty, tyle wszystkiego, tyle tych newsów różnych, że aż to przeraża. I jakże nam potrzeba tego piękna, żeby z tym pięknym być. A jesteśmy w okresie szczególnym, w okresie świąt Bożego Narodzenia, w okresie noworocznym. I to piękno, tą kulturę wysoką trzeba nam zachować. Bo właśnie rdzeniem tej kultury, tej tożsamości jest właśnie to Dzieciątko Jezus, które się narodziło w betlejemskim żłobie, o którym tak pięknie pisze Kasprowicz. Nie widzą Ciebie moje oczy, nie słyszą Ciebie moje uszy, a jesteś światłem w mej pomroczy, a jesteś śpiewem mojej duszy. A więc z tej waszej duszy, inspirowanej właśnie tym największym skarbem, Dzieciątkiem, płynie to piękno, ten śpiew piękny. I na dalsze, następne. Może na początek, na następne 20, nie więcej. Śpiewajcie dalej, tak pięknie. Nieście i w Polskę, i w świat tą naszą piękną kulturę, polską kulturę, gdzie właśnie tym rdzeniem jest to Dzieciątko z betlejemskiego żłobu. Wszystkiego najlepszego, gratuluję, dziękuję i to, co mówiłem po części, to jest zapisane, przekazuję to na panie ręce. Wszystkiego najlepszego, dziękuję bardzo. Niezapomniane doznania i możliwość obcowania z piękną muzyką choralną podczas waszych koncertów. Do jubileuszowych gratulacji dołączam serdeczne życzenia wielu dalszych sukcesów w realizacji kolejnych zamierzeń artystycznych, satysfakcji płynącej ze wspólnego śpiewania oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. Szczerze gratuluję, dziękuję i na kolejne lata wszelkiego dobrego.